wojna między dwoma osobnymi państwami. Należy pamiętać, że tak naprawdę do 25 stycznia 1831 roku jesteśmy związani z Rosją Unią Personalną. Car Rosji jest królem Polski, tak jest tytułowany w granicach Królestwa Polskiego. Armia w pewnym stopniu jest polska, jest zunifikowana z armią rosyjską, jest takie samo uzbrojenie, jest dosyć jest takie samo wyekwipowanie żołnierza. Różnice polegają głównie na oznakach oraz na kroju mundurów, czyli kurtek mundurowych, bo kurtki polskie różniły się w sposób znaczący od munduru rosyjskiego. Natomiast nakrycia głowy są prawie identyczne, różnią się tylko godłem. Skoro zostało zatwierdzone traktatem wiedeńskim 1815 roku Królestwo Polskie, tak, które istniało de facto do 1915 roku w formie symbolicznej. Dlaczego też potem wybuchu powstania? Skąd się wzięło to niezadowolenie? Skoro jeszcze dokończę pytanie, trochę rozbudowane, skoro duża część dowództwa nie chciała tej walki, mało tego arystokracja i duża część szlachty też na początku nie była do tego polskiej szlachty przekonana. Powiedzmy tak. Dlaczego doszło do tego zrywu wojskowego na początku? Mazur z opery Halka, ano dlatego, że właśnie w 1815 roku car Aleksander I, syn cara Pawła, który został królem Polski, nadał Królestwu Polskiemu konstytucję. A trzeba pamiętać jedną rzecz, o czym potocznie na co dzień się zapomina. My, jako Królestwo Polskie, mieliśmy dosyć liberalne jak na ówczesne czasy konstytucji. A Rosja nie posiadała. Tam było samodzielnie. I tutaj mieliśmy już pewien konflikt. Z jednej strony Królestwo Polskie, założone na, można powiedzieć, na podwalinach księstwa warszawskiego, na zasadach właśnie nowoczesnych, z własną konstytucją, Rosja nie posiada. I mamy pierwsze zgrzyty około roku 1819. Zniesiono nagle wolność prasy i wprowadzono cenzury prowadzącej. Później mamy rok 1821. Zawieszenie wolności zgromadzeń. W roku 1824 uwięzienie Waleriana Łukasińskiego, przywódcy Wolnomularstwa Narodowego, które też właśnie w roku 1821 zostało w ogóle Wolnomularstwo na terenie Królestwa Polskiego zdelegalizowane. No i mamy później jeszcze rok 1825, kolejny krok, kolejne łamanie tutaj praw, likwidacja jawności obrad sejmowych. Więc mamy tutaj cały ciąg różnych wydarzeń przyjmowanych z dużym niesmakiem, z dużym niezadowoleniem przez polskie społeczeństwo. No i mamy jeszcze rok 1830, kiedy wybuchały dwie rewolucje w Belgii i we Francji. Wojsko Polskie 17 października 1830 wychodzi rozkaz króla Polski, cara, prawda, o postawieniu Wojska Polskiego w stan mobilizacji, a Wojsko Polskie miało być nieużywane poza zakonami Królestwa Polskiego. Także tu już mamy konkretny sygnał. Zresztą wiadomo, że opinia publiczna sympatyzowała z Belgami i z Francuzami. Także mamy tutaj cały szereg wypadków i wewnętrznych, i zewnętrznych, które powodują właśnie, jakby popychają spiskowców podchorążych do podjęcia tych kroków. No, spisek podchorążych prawda, powstaje tak, około 1828 roku. Podchorążowie postanowiają walczyć o niepodległą Polskę, o wolną Polskę. Przynajmniej takie słowa wygłasza Wysocki tego słynnego popołudnia 29 listopada po słuchaczach szkoły podchorążych.
I, proszę Państwa, w 1918 roku odzyskaliśmy upragnioną niepodległość, ale niestety przyszło się nam ją cieszyć niezwykle krótko, niewiele ponad 20 lat. 1 września 1939 roku zostaliśmy zatrzymani przez Niemcy 17 września spiskowców, między innymi Nowaka Gościńskiego. Warto zdać sobie sprawę, że Polska jako jedyny z okupowanych krajów Europy posiadała własne podziemne struktury państwowe, własną podziemną armię przekształconą z czasem armię krajową. Oczywiście na wszystkich frontach, ale generalnie Wielki Książę musi uciekać z WDR. Związanych także no już w tym momencie powstanie zaczyna się Karpacka Brygada, zaczyna się na całego. Powstanie, powstanie spotyka się z poparciem przede wszystkim w 1941 roku. A skoro mowa o II wojnie światowej i o nie chcę używać słowa plebsu, bo to brzydko brzmi. Nie można zabraknąć czerwonych maków na ulicach ludu warszawskiego, rzemieślników, czelarników. Ostatnim zwycięskim szturmem oto wzgórza 18 maja 1944 roku. Najpierw jednak dokładnie twór, tak, który możemy nazwać prawdziwym szlakierem albo przebojem tamtego czasu, utwór żartobliwy, zrodzony na kilka lat przed wojną na potrzeby jednego z żołnierzy kabaretu. Utwór, który, proszę mi wierzyć, do dziś cieszy się wielką popularnością wśród publiczności. To słynne serce w plecach. Do samego zdobycia arsenału. Generalnie arsenał zostaje według niektórych relacji zdobyty, no, zajęty podstępem, czyli oficer artylerii należący do spisku podchodzi do żołnierza artylerzystów pilnujących arsenału i po prostu, jako że widzą swojego w swoim mundurze, arsenał zostaje otwarty, zajęty i broń zostaje wydana ludowi warszawskiemu. Sami czwartacy przebywają w tym czasie opodal, a zresztą niedaleko arsenału warszawskiego jest miejsce, które pokazuje również miejsce, które upamiętnia potyczkę 4. Pułku Piechoty Liniowej z wojskiem rosyjskim. Ale żeby było jeszcze ciekawie, na stronę powstańców przechodzi również batalion saperów, który kwateruje na terenie obecnej Cytadeli Warszawskiej, na terenie koszar, które w tej chwili już nie istnieją. Takim ostatnim budynkiem istniejącym do tej pory, jeszcze z tych założeń przed Cytadeli jest 10. pawilon, który później był ciężkim więzieniem w drugiej połowie XIX wieku. Także tutaj mamy jeszcze jedna rzecz. Można powiedzieć, że sama noc listopadowa jest walką bratu Bójcza. W dużej części, o czym trzeba też pamiętać, że po stronie króla Polski i po stronie dowódcy Wojska Polskiego stanęła na przykład pułk strzelców konnej gwardii Polski. Także i oni uczestniczyli w pacyfikowaniu powstań. Oni później udali się razem z wielkim księciem Konstantem na Wierzbno. Dopiero tutaj zostali uwolnieni i wrócili do Warszawy. Choroba na wojennie. Trochę byli wyzywani przez lud. Ale później, no, tak powiem, pokazali choroba na wojennie. Po właściwej stronie walczyli dalej w czasie wojny 1831 roku jeszcze tak jak potrzeba. W nocy ginął również oficerowie wysokiej rangi wojska, m.in. generał Hałka, Herbów Ostrak, Stanisław Potocki, tak, prawda. Tak, tutaj generalicja, no tutaj noc listopadowa jest rewolucją i tutaj nie ma zmiłej. I podchorążowie podeszli do tego tematu tak, albo z nami, albo przeciw nami. W ten sposób zginęło kilku generałów, między innymi generał Józef Nowicki, który zginął przez pomyłkę, ponieważ pomylono go z generałem rosyjskim. Tak, no i zastrzelono. I zastrzelono, dokładnie tak. No ale tak to niestety wyglądało i tutaj no, jest to jakby tragiczna karta, ale trzeba powiedzieć jedno. Generalicja, starszyzna, nazwijmy to wojskowa, Królestwa Polskiego, nie była za powstaniem. Dlaczego? Oni przede wszystkim nie widzieli, po pierwsze, nie widzieli większej szansy na zwycięstwo takiego zrywu. Po drugie, dlaczego? Dlatego, że mieli za sobą kampanię. Na sznurku, na dziecko niech też sieknia, potem na kolorze. Wszystkie kampanie na Polskę nie wiedzieli, co to jest armia carska.
No, trzeba zwrócić uwagę na to, że oni wszyscy stali po stronie Napoleona, walczyli o wolną Polskę, nie? Czyli silni w ataku na Moskwę. Zgadza, stali po stronie. No, ale oni znali potencjał obronny Rosji. I myślę, że tutaj to powodowało, że oni raczej niechętni się temu przyglądali, bo za tym jeszcze, bo nie można im odmówić tego patriotyzmu, oczywiście niektórym. No byli również takie ziemi bliskie, Różniecki to byli ewidentni współpracownicy Wielkiego Księcia, którzy okryli się bardzo złą sławą jeszcze w okresie istnienia Królestwa. Natomiast generałowie, poza tym jeszcze doszła jednocześnie. Oni już mieli dosyć wolę. Wielu z nich pamiętało jeszcze korpus kadetów Stanisława. Byli ludzie, którzy byli w tamtych czasach, około 60. To jest sporo. To tak nawet 50, prawda? Kościuszkowskie, legiony, wojsko, dokładnie, warszawskiego, Napoleon, kampanię na Moskwę. Potem kampania 813, Tanka 814, przecież to w tamtych czasach nawet przy ówczesnej, powiedzmy, czy medycynie, czy ten organizm, przecież nawet określenie takie poetyckie samego Sowińskiego, prawda? No, starzec na wyrównianej nodze, na facet miał 56 lat. No to jaki starzec? No, w dzisiejszych naszych warunkach, prawda? Także wcale nie starzec. Także ci ludzie mieli, z jednej strony mogli mieć już dosyć, no nie wiadomo co w ich głowach do końca się działo, a z drugiej strony mogli sobie zdawać doskonale sprawę z potencjału militarnego Rosji. Ponieważ cały czas nas gończy, wszystko w audycji właściwie, ale rozmawiamy ciągle o tych kilkunastu godzinach walki z 29 na 30 listopada, natomiast potem następuje okres pacyfikacji nastrojów, wyłaniania się tak zwanego rządu dyktatury Chłopickiego, który próbuje tak traktować wysyła pisma do Petersburga. No niestety właśnie 17 stycznia przychodzi odpowiedź odmowna, no i wtedy mamy 25 stycznia, czyli zerwanie tej unii personalnej, detronizacja Romanowa. I można powiedzieć tak, i w tym momencie można powiedzieć, że już ta faza powstaniowa przeradza się już w wojnę między dwoma osobnymi państwami, między Królestwem Polskim a Imperium Rosyjskim. I tutaj same liczby praktycznie rzecz biorąc, korpus Dybicza, prawda, który zostaje skierowany do Królestwa Polskiego, to jest około 115 tysięcy żołnierzy. My na początku, przed mobilizacją, mamy około 27 543 Polaków, z czego około w przeddzień detronizacji już po informacji, mamy 70 tysięcy wojska, czyli ta dysproporcja już jest olbrzymia. Ale trzeba pamiętać również, że z tych 70 tysięcy, zarówno jak i z tych 115 tysięcy, to też nie wszyscy żołnierze byli żołnierzami frontowymi, byli żołnierzami walczącymi na samej armii rosyjskiej, prawda? Taboryci, mieli takich żołnierzy z nami niestrojowych, czyli żołnierzy, którzy nie walczyli, nie byli byli jakimiś tam pisarzami, jakimiś kancelistami i tak dalej, czyli to też należy brać pod uwagę, że te liczby są troszeczkę przekłamane się na wrost, ale generalnie ten potencjał militarny jest olbrzymi, z tym, że my mamy około 70 tysięcy całego wojska, a nie tylko jeden korpus po 15 tysięcy, potem ewentualne posiłki. No i jeszcze jedna kwestia. Tego, który należy pamiętać, czyli załatwiłem się morem, przemysłami chodził, ale dopiero cały czas idzie pełną parą, bo mamy chwilę wcześniej wojnę rosyjską, natomiast w Polsce oddać sprzęt. Istniał arsenał budowlany warszawski obok arsenału obecnego składowego, który istnieje do dzień dzisiejszy, gdzie jest właśnie
Państwowym Muzeum Archeologicznym, gdzie się mieści w Warszawie. W kościele, w dawnych budynkach pokościelnych założono jeszcze w czasach Królestwa Polskiego warsztaty, gdzie naprawiano karabiny, naprawiano działa i budowano... O Jezu, chodźcie, no gdzie ty na wasza idziesz? Natomiast na naszym terenie... Ale wystarczy, no ludzie będą się praktycznie rzecz biorąc niczego, za wyjątkiem ewentualnie szpak, tudzież pałaszy dla oficerów w prywatnych warsztatach. Za chwilę pojawia się Henryk Alieniawskiego. Utwór, który pierwotnie powstał jako samodzielne dzieło instrumentalne, tak też przez wiele lat funkcjonował, aż do momentu, kiedy nasz znakomity tenor Jan Buran napisał do niego tekst. Po raz pierwszy zaśpiewał tę pieśń ze swoją żoną Martą Eggert, między sobą i na te 45-29 ta pieśń wygrało Wojsko Polskie. Badając, przyglądając się temu, tej sprawie, Wojsko Polskie tak naprawdę nie zostało złamane militarnie. Złożyło broń, skapitulowało, przekroczyło granicę. Austriacko-pruską część się poddała lub się rozformowała. Nic nie znaczy, nie. To nic nie działa, bo dwa telefony on zmienił tam. Zadecydowała. No nieważne. Co zadecydował? Czy moim zdaniem zadecydowała tutaj postawa naczelnej dowódcy. Oren! Brak zdecydowanych kroków. No. Spóźnione decyzje. Ale i tu i tu przytam. Na przykład z uprawy na gwardy, która została podjęta zbyt późno. Wydaje mi się, to jest moje zdanie, że dowódcy powstania próbowali cały czas zahamować to wszystko, zdając sobie sprawę, że przedłużająca się wojna tylko może doprowadzić do pełnego... Na czasie tej Orange to oni oszukują. Próbowali ratować co się uda. Ale mieli szansę wygrać.